Siemanko, dzisiaj mamy drugi dzień nauki aportowania przez Elaine. W ostatnim odcinku Elaine nauczyła się gryźć kantar i nawet podchodziła do rzucanego przedmiotu. Super! Dobra, więc pora się przygotować. Także na trening wziąłem mój kołczan prawilności. Znowu zapomniałem klikera. No nic, będę cpykał usami. Więc jak zwykle, nasz trening będzie trwał godzinę. Razem z przerwami na przemyślenie wszystkiego. Także zaczynamy. Chodźcie uwolnić bestię. Elaine. Super. Widzieliście to? Sama przytrzymała kantar. I ułamek sekundy. Ale to jest duży postęp. Nie no, kozacko to zaczyna wychodzić. Mam wrażenie, że ona chyba dzisiaj się tego nauczy. Wezmę trochę owsa, bo go strasznie lubi, żeby trochę urozmaicić smak smaczków. Chodź, chodź. Ekstra. Chodź, chodź, chodź. Będziemy teraz zwiększać czas trzymania kantarka w pysku do 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Super! Ekstra. Ojej, ale masz wyżerę. Ale masz wyżerę. Trzymałeś 5 sekund. No pięknie, pięknie. Trzymaj 5 sekund. 5 sekund całe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Super! Pięknie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Super! Super! Wiecie co? Wezmę ją na halter i linę, żeby nauczyła się chodzić z tym kantarem w pysku. Udało jej się podnieść kantar z ziemi i go donieść parę kroków. Mega. Dobra, trening się skończył. Godzinę zabawy z Elaine mamy za sobą. Najważniejszy element zabawy z Elaine został wypracowany, czyli noszenie tego kantara w pysku i chodzenie za mną. Następny dzień spróbuję wypracować to, żeby nosiła go bez liny. No i będziemy musieli połączyć te dwa elementy, czyli podnoszenie kantara z ziemi i chodzenie za mną. Myślę, że jeszcze może to trochę zająć, ale jesteśmy już na dobrej drodze.